Ja w ogóle mam dużo różnych takich historii na różne tematy. Później się okazuje, że na przykład one nie są prawdziwe, nie? Nikt nie wie do końca, czy ta historia jest prawdziwa. Czy ten rower tak naprawdę istniał? Czy ten rower tak naprawdę istniał i czy... No ciężko powiedzieć po prostu. On gdzieś tam istnieje, jakoś sobie go wyobrażam, ale nie mam pojęcia, czy on istnieje. Jak mi powiedziałeś, że mam opowiedzieć jakąś historię, to oczywiście od razu ta historia mi się przypomniała. Ale chciałam zweryfikować, czy to na pewno jest prawdziwe wspomnienie. I napisałam do mojej mamy wiadomość. Która babcia jechała z górki alejką na kółku i jej odpadła kierownica? I moja mama wysłała taką wiadomość. Moja mama jechała z Woźnickiej Górki z moim bratem Rudzikiem, którego miała w koszyku na kierownicy. I wjechała na jakąś dziurę, rower podskoczył i koszyczek wypadł z kierownicy. Tak to było. To też jest ciekawe, ile rowerów ludzie posiadają w ciągu swojego całego życia, nie? To był rok 1997, w czasie powodzi wrocławskiej. Codziennie jeździłem tym składakiem na zakupy. W tym dniu, jak pojechałem w tym sklepie, co zawsze kupowałem, nie było tego towaru. I z Dusiny pojechałem dużo dalej, tam nie znam tej miejscowości, ale był sklep. Ale wpierw zostawiłem rower przed sklepem. Niezabezpieczony na żadne linki, nic, tylko tak po prostu. Bo przed oknem uważałem, że będzie widział. Zrobiłem zakupy, wyszedłem, położyłem zakupy na rower i zacząłem jechać. Ponieważ był teren górzysty, to musiałem mocno kręcić z pedałami, żeby wjechać na tą górkę. I w pewnym momencie rower mi się zamknął. Ponieważ to był składa, to koło jedno poszło w bok, w lewo. No i musiałem zatrzymać na nosie. Rower najprawdopodobniej w kraju jest nieużywany. Czyli myślisz, że jakbym zadzwonił do cioci Asi, to ona by wiedziała, co się dzieje z tym rowerem? No, bardzo możliwe, bo ona prawdopodobnie ten graj utrzymuje w porządku tam teraz, bo tam nic się nie dzieje, to ona na pewno wie. Bo takie są fajne. Ludzie bardzo śmiesznie na nich wyglądają, szczególnie jak ktoś jest bardzo duży i ma małego składaka. That's what she said.